Jak się czuje mama, która widzi w domu, w pokoju swojej córki kamizelkę kuloodporną? Nie mogę patrzeć. Nie mogę wyobrazić sobie, że moja córka będzie na takiej sytuacji, że potrzebuje kamizelka, coś takiego. Pierwsze lata były dla nas bardzo traumatyczne. Rozmowy z Olą przerywane na przykład starym karabinu maszynowego, czy jakimś wybuchem, tak? I słyszę tupot córki, upuszczony telefon i nie mogę się skontaktować przez kilka godzin. To nie były jednostkowe sytuacje. Czy Ola ma według pana syndrom stresu pourazowego, taki jak u żołnierzy z misji? Szczególnie w tym ostatnim okresie jej powrotu z Jemenu, no to było ewidentnie wyraźne. Ona tutaj też jest strasznie źle zdenerwicowana. Tak? Bardzo niewiele trzeba, żeby ją wyprowadzić z równowagi. Czy Ola mówi czasami, że chce z tym skończyć? Myślę, że Ola z tym nie skończy nigdy. Babcia jest tu najważniejsza. Babcia powinna powiedzieć: nie wyjeżdżaj. Ja proszę, ja teraz się boję. Czy na jakiś wyjazd się nie szykuję. Może już myśli o tym. Na pewno, jak ją znamy. Dużo masz przyjaciół w Polsce? Moje takie najbliższe przyjaźnie są raczej rozproszone po całym świecie. Zagraniczne. Tak. Maria kim jest dla ciebie i dlaczego jest ważną postacią w twoim życiu? Tak. Maria jest moją przyjaciółką, którą poznałam w Jemenie. Niedługo później zachorowałam na malarię i Maria przyjrzał mnie z zupą, karmiła mnie. Kiedy byłam bardzo słaba fizycznie, wyciągnęła mnie z tego stanu. I jest dla mnie wyjątkowo ważną osobą teraz. To zadzwonimy do niej. Da się połączyć z tym końcem świata? Kamera włącza. O, Maria dzwoni. Good! Hola! Hello, my darling! Hi, hello! So I'm going to introduce you Dorota. Hi, hello, Maria. How are you today? It's a good moment for me. Tell me about your friendship. We met extremely unexpectedly in a context where you don't think you're gonna make friends, to be honest. Our friendship developed very fastly. We just had each other's back for everything, for the most basic things as, you know, I don't have any food today, can I come over? To having very deep conversations about what we aspire to, what we think our work is, what can we do to improve the world, to what would we feel should be done in Yemen. And we went through all this hardship together. Thank you, Maria.